Cześć, witajcie! Ja jestem Gringrove, a to kolejny odcinek mojej serii weekendowej z gry Shadow of Mordor. Kolejny, czekajcie, policzę na palcach jednej ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Oj, palców mi zabrakło. To jest chyba ósmy, tak mi się wydaje, więc witam was w ósmym odcinku z tej serii. Tym razem w planach mam jakby wyczyszczenie tych wszystkich białych punktów, czyli uwolnić niewolników i dokończyć legendy. Zrobię potem, znaczy nie wiem, czy na sam koniec, czy w trakcie, złotą misję i prawdopodobnie któregoś z tych wozów zabiję, po prostu. I to chyba będzie na tyle. Ale nie przedłużając, zacznijmy z ratowaniem tych lamusów. Super, że jesteście tak rozsiani. Dobra, zabij 5 uruków z ukrycia. No to też nie jest wielki problem. Bo... są głupi urukowie. Tu już widzę jednego, który stoi plecami do wszystkich. Ale tu jest kolejny, który coś za dużo kombinuje. Zrobimy to tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak po prostu. Na razie. Co by tu można było jeszcze? Tarczowników chcę się pozbyć, bo oni będą mnie cisnąć. Kontrol lewy. Uwolni tego dziadoga. Dobra. Tu już mamy kolejnego, który się do mnie ładnie plecami ustawia, ale... leży. Boom. No wstań sobie niby z ukrycia. O, że tak nie działa? No dobra. No, jeszcze kwiczysz. Tu w środku widzę, że jest jeden. Dobra, elo. O! Tu idzie kolejny. To się do niego też zakradniemy ładnie. Ty oczywiście jesteś debilem, bo... nawet się nie szczai, że coś się dzieje. Kappa. Dobra, ciebie uwolnimy. No, super. Przetnij więzy, które was łączą, oddzielą. Tego zwabić. No, no, no. Masz rację, coś tu się rusza. W każdym razie umierasz. Tam jest chyba ognisko, ale coś tak słabo widzę. Przede wszystkim strzelec, ty mi zrobisz ała. Ty wyglądasz groźnie. I ty masz tarczę? Nie, no ale i tak wolę cię zabić. No dobra, mamy to. No i easy. Easy peasy. Robimy to. Mamy to! Super. Okej. Okay. W takim razie zajmiemy się jeszcze legendą miecza, która tutaj jest blisko. Skorzystamy z szybkiej podróży sobie. Legendy warto robić, one dają te punkty wszystkie śmieszne. Dobra. W ogóle nie mogę się przyzwyczaić jeszcze po takiej długiej grze, że na spacji jest sprint, a na shifcie jest to zwolnione chodzenie, czy skradanie, tak to się fachowo skradanie nazywa. Pozbądź się gniazd guli. O Jezu. Ej, nietoperze. A ja miałem misję do zabicia ich, nie? Dobra, i jeszcze jeden dla pewności. Zabiłem. Zabiłem trzy, no właśnie, zabiłem więcej niż trzy. Jaki jest kolejny? Zabij gra... o Jezus, no to może być problem, bo grał, kto jest to duże zwierzę. Aha, gniazda guli są wszystkie koło siebie. Dzień dobry. Łoo, chyba się strzeli. Walnij R. Upiorny rozbłysk, super. Mamy to.
A, i przy okazji zrobiłem przez przypadek jedną dodatkową, znaczy jedną tą misję. Aha, dobra, to jest jedno gniazdo było tutaj, drugie jest tutaj. Tak. Dobra. Trudno, to ja spieprzyłem. Ty do mnie w ogóle plujesz, to mi się nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. Te gule są na jedno cięcie, więc żaden problem. Okej, mamy to i tu jest chyba jeszcze plujek, ale to ja sobie z ciebie strzały wezmę. Okej. Aha, u ciebie też wystarczy strzała bez naładowania. Plujki. Które to są plujki? Aha, już widzę plujka. Plujki. A oczony. Nie wiem. Znaczy, w sumie nie wiem, bo to nie wszystkie plują. Rozbłysk. Boom. O, królowa guli. Brzmi groźnie. Ale pewnie nie wygląda groźnie. W sumie wygląda. Troszkę się cykam. Dobra. Spacja. Naładuj strzały. Wbij jej strzały w oko. To nie działa. Bardzo mało zadaje obrażeń. Bardzo mi się to nie podoba. Nie chciałbym zginąć jak taki lamus najgorszy i chyba zginę właśnie jak lamus najgorszy. O, nie da się tych trucizn omijać. No, przestań. Dajcie mi uciec na chwilę, bo mam mało życia, a chciałbym zebrać sobie jakieś roślinki. A wy chyba mi nie pozwolicie, co? Zebrać roślinek? Czy pozwolicie? Tu jest są roślinki, dobra. Mamy to. Dobra. Udało mi się roślinki zebrać jakoś. Czyli w trakcie walki też można, to nie ma problemu z tym w takim razie. Dobra, naładuj tą furię sobie na mieczu i zaraz walnij upiorny rozbłysk. Bo bez tego to my będziemy mieli za chwilę problem. I chyba już mam problem cały czas. Ja bez strzału jestem cały czas, chciałbym zaznaczyć tylko. O Jezusie Nazareński, co tu się dzieje, nie? Jak się ładuje tą. O jest, mam. Upiorny rozbłysk. Mam to. Nie ty. Chciałem twoją królową zaatakować. Dobra, teraz trzeba szybko uciec, wziąć kwiatka. Dobra, mamy kwiatka. Te gule, one będą w kółko tu przychodzić. No to powiem, że ta legenda to jest trudna tam jeszcze akurat, ta jedyna, co tutaj robię. Dobra. No posi od niej, dobrze. Dobra, mamy to. Boom. Strzała w oko. Dobra, kolejna strzała w oko. No i giniesz. Ładna ta królowa. Brałbym kappa. O Jezus, jeszcze więcej guli. A chciałem skorzystać z szybkiej podróży, żeby szybciej zrobić tamte misje główne śmieszne całe. Dobra, mamy to. Mamy to. Dobra, skoro legenda miecza już jest zrobiona, to zrobimy sobie teraz. Tu to mamy najbliżej. Tu legenda miecza na arenie. Oj, ona jest trudna. Ojej, ona jest trudna, ta legenda miecza. Ja jej nie chcę. Dobra, skorzystamy sobie z szybkiej podróży tutaj. Naprawdę nie chcę. Czy ja wcisnąłem Z? Czy X? X. Uff. Jakbym wcisnął Z, to bym czas przyspieszył. I gule. Dobra. Pójdziemy tam wtedy z buta, bo widzę, że nie mam innej możliwości. No dobra, gule, dobra. Dobre gule. Do nogi. Chyba, że bliżej będzie tutaj ta misja. Tak, no to weźmiemy tam, żeby już nie było gadania, że nie robię misji fabularnych. Zniewaga, no niech będzie. Wódz zaprowadził rządy strachu.
Co to jest? Zmuś 5 stronników do ucieczki w przerażeniu, czyli muszę zabić na ich oczach ich ziomka brutalnym zabiciem. O Jezus. O Jezus. O Jezus. O Jezus. Jaki jestem nieostrożny. No, było już robione te fajne atakowanie. O, wow. Nie ma zwoływania swoich ziomków. Oho, dobra. To mamy dobrą sprawę do zrobienia. Ale o co tu chodzi, żeby im zmusić do... Aha, no tak, dobra. Po prostu ty mi tutaj przez przypadek wlazłeś. Niepotrzebnie wodzu. Aha, nie jesteś odporny na ataki z tego. No dobra. To w sumie twoja strata. Motherfucker. Dobra, twojego ziomka jeszcze zabiję, bo mnie wkurza. O bo, zgiń. O, ominął egzekucję, no ale i tak zginiesz, bo jesteś nikim dla mnie. Boom. Gulotropia słaby, ale trochę mi plany pokrzyżował, nie powiem, że nie. Dobra, generalnie trzeba ich przerazić jakimś tam brutalnym zabójstwem. No, czemu nie zabiłeś go brutalnie? Nie rozumiem tego. I chyba nigdy tego nie zrozumiem raczej. O Jezu, ale dobra, kilka tam uciekło widzę w przerażeniu, to przypadek chyba jakiś był. Że się to udało. Dobra. Potrzebuję strzału, no przykro mi, a jesteś jedynym urokiem w okolicy. Dobra. No się zrespiłeś przede mną, no przykro mi. Dobra, tutaj nic nie zadziałam. Kolejni są gdzieś tam na dole. Dobra, coś się ogarnie. Tylko dwóch jeszcze trzeba zmusić do ucieczki w przerażeniu. Ucieczka w przerażeniu, tak już mówiłem, to po prostu zabić brutalnie ich ziomka. Patrzcie teraz to, nie? Będzie brutalne zabójstwo. No, brutalnie. I teraz ziomek, który patrzy. Czemuś nie patrzył. No jest. Miałeś patrzeć, jak zabijam twojego ziomka. Nie wyszło do końca tak, jak ja chciałem. Cieś ty w los! Ciulu. No dobra, możesz być też tutaj. Mi to tam nie robi różnicy wielkiej. Bo i tak ci pozabijam wszystkich orków. Wszystkich twoich znajomków. O, i będzie uciekał w przerażeniu. Mówiłem, elo. No i mamy teraz tego jego szakalaka Kichogni. A czy to nie jest właśnie wódz główny, ten taki lepszny? Powinienem chyba najpierw zabić jego przybocznych. Bo tu widzę właśnie wodza jednego koło niego, który biega sobie. A to mi się nie podoba. Dobra, ciebie też zabijemy, tak. Wy jesteście łatwi. To was się zabije, tak. Dobra, i teraz tak. Tu gdzieś na dole jest klatka z Karagorem. Też, więc warto byłoby go no powiedzmy wypuścić, tak. Tu te muchy, to byś tędy nie uciekał. Trzeba trochę poczyścić ten teren, bo to będzie lipka. Dobra, mamy to. Widzę, że ci się tutaj boją nawet. Odporny na ataki z ukrycia, jego przyboczny to jest. Ojej. I tak wyciągniesz kopyta.
Dobra, ty i tak zdechniesz. Oła, albo ja. Co to było? Podpalił mnie. Co on mi zrobił? No to jest właśnie ostatnia szansa, to o czym mówiłem. Jakby mi się coś złego bardzo działo. Dobra, na ataki z ukrycia jesteś odporny, ale czy na strzały... Kuźwa, no ty jesteś jakiś głupi. Dobra, i zbierz kwiatki. Dobra, mamy kwiatki. Ale jestem głupi też. Generalnie łatwo mogę go obejść. Właśnie w ten sposób, wyssać z niego energię życiową. I dzięki temu będę miał strzały. A jego się po prostu... będzie ssało. O ciul, to chyba jego ziomek jest, znaczy jego wódz główny. A czy w... Oho. Wpadłem właśnie na jeszcze bardziej genialny pomysł, właśnie to, co teraz widzicie. Oła. Patrzaj jak pieszchają, jak z tobą skończę, to im też skóry będą coś tam leciały ze łba. Ale ty jesteś mocnym wodzem, więc na ciebie trzeba uważać. Czy jesteś odporny na ataki? Jesteś. Czyli ataki z dystansu ciebie nie stunują. Trzeba sobie z tobą poradzić jakoś lepiej. Ale dobrze, że jestem odporny na trucizny, także to mi chociaż daje dużą przewagę nad nim. Mogę się je wyssać. Mogę. Przy okazji zabiję ziomka, który tutaj chciał stanąć w twojej obronie. Podsiemy sobie z ciebie i spróbujemy ciebie jakoś ładnie zaatakować. Dobra. Mamy to. Oj, nie przeskoczyłem go. Bo jak jest napis spacja, to wystarczy po prostu przeskoczyć. Jak już mówiłem, ale to widzę, że nawet nie zawsze wychodzi. Spacja, czyli dodżować, tak? Jego ataki. I teraz. Bum, bum. No nie, to nie tak jak myślałem, ale zabijemy przy okazji twoich parobków, którzy tutaj biegną w moją stronę. Oła, to bolało. I teraz będzie trzeba uważać. Nie, 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 nie rób tego, nie rób tego w tym momencie. Nie fajnie. Spacja. Dobra, któryś tu jeszcze biegł właśnie zaalarmować. To my tego też nie chcemy. My tego też nie chcemy, żeby bieg alarmować. Wejdź na górę, poszukaj kwiatków. Myślę, że to też będzie dobry pomysł. Szukaj kwiatków. Gdzie są żółte? Tu są żółte. Jezus, żółte kwiatki akurat są w tym miejscu, w którym bym nie chciał, żeby były. Dobra. Zwabimy ciebie tutaj. Przyjmiemy sobie... Oj. Przyjmiemy sobie potęgę twojego ziomka, tą runę śmieszną. Powiedziałem, przyjmiemy. A nie, kwiatki, no to... Teraz kwiatki przyjąłeś. No dobra, super. Jesteś genialny. Dobra. O. Kolejny odporny na ataki z ukrycia, no to jest, to już się nie godzi tak walczyć. Dobra. Trzeba cię jakoś mądrze pokonać. Ale widzę, że jest problem, bo jesteś dość pancerny i dość ciśniesz. Może chodź na otwarty teren najpierw, lamusie. Co on tam, koszle czy co? Co my tu możemy zwabić? Karagora jednego, Karagora drugiego. Może to na czymś... Może to jakoś pomoże? Nie pomoże, bo masz tarczę. Ciebie trzeba po prostu przeskoczyć, gdzieś szarżował. No chodź. Dobra, mamy to. Boom. I teraz kilka strzałów może się uda. Nie uda się. Ciebie tutaj trzeba... Dobra. A, tu masz jeszcze ziomka przybocznego. Dobra. Dobrze, no, zginiesz dzisiaj? Jaki ty jesteś trudny. Dobra, może lamersko go zabiję, ale... Ale w ogóle zabiję.
ty nikogo nie zaalarmujesz. Dobra. To jest jedyny sposób na walkę z nim. Ssać od niego, no zobaczcie. Bo ja tak naprawdę nie robię mu nic, bijąc go. Jedyny sposób, żebym w ogóle w jakikolwiek sposób go zranił, to właśnie ssać. No, sorry, ale taka jest prawda. Zobaczcie, życie mu schodzi jak chore. LOL. Dobra, to będzie najbardziej lamerski. Myślałem, że on tu gdzieś jest, ten przyboczny jego. Dobra. I jeszcze z dwa razy i będziesz leżał i kwiczał, tak? Dobrze mówię? No i nie, i zobaczcie, i tarczą się zasłoni i nic nie zrobię. Aha, dobra. Ale się ładnie uśmiecha. Spacja. To musiało boleć, aż mnie kręgosłup zabolał. O, i mamy legendarną runę. I zginął jeden z tych lepszych wozów. I to jest fajne. Dobra. I może... Gdzie my jesteśmy? Dobra, zrobimy tą legendę sztyletu jeszcze. Ale ciemno się to zrobiło. I zobaczymy, bo... Jak już mówiłem właśnie, no zobaczę teraz. Ulepszenia. Odblokowało mi się dużo rzeczy. Szybki się skończący. Aha, czyli skraca, czyli to mi się przyda. Przeskok z ogłoszeniem. Spoko jest. Zabójczy mroczny cios. O, to też jest spoko, bo będzie im pomagać. Ofiary wyssanie zabójstwa gradem ciosów wybuchną, przerażając wrogów, wyssanie w walce. To też jest spoko. Oj, co ja zrobiłem? Jeszcze przecież mogę. Uzbrojenia i runy. Nie tutaj. Ulepszenia i przeskoczyć w tą zakładkę. Tak, tak myślałem właśnie. Co to sobie zwiększyć? Zasób skupienia czy runa na mieczu? Runa na mieczu odblokujemy. Myślę, że to jest najrozsądniejsze rozwiązanie w tym momencie. Ła. I damy sobie, jakie są legendarne. Szansa na podpalenie, uzyskujesz dwie elfie strzały po dokonaniu egzekucji. O, elfie strzały mogę łatwiej sobie zdobyć po prostu, kiedy używam tego wyssania całego śmiesznego. Wtedy też elfie strzały dostaję, więc nie jest mi to aż tak potrzebne, jak mogłoby się wydawać. Dobra, wejdziemy sobie teraz tutaj. Trzeba tam jakoś przejść, mądrze. To jest lina do zjeżdżania, tak? Ja po niej nie przejdę. Dobra, trudno. Przejdziemy sobie w ten sposób. Ja tam nie mam z tym żadnego problemu. Tylko no mówię, teraz będzie troszkę lipa z tymi śmiesznymi zabójstwami z ukrycia. Tak? Będzie lipa pewnie. Dobra, żaden sługa władcy ciemności, który słyszał tej nocy jego głos, nie doczekał świtu. Upsi. Zwap uroków, a następnie ich zabij. To jest też już głupi styl misji. Jakie debile, Boże. Zwabiłem. Dobra. No, ten był zwabiony. Zwabić do krawędzi. Czyli w ten sposób zwabiać, okej. Nie mam z tym problemu. Bum. Teraz właś. Dobra, idzie kolejny. Jego chyba też zwabimy za chwilę. Chodź. Masz informacje, ale nie potrzebuję informacji. Oj, bo za szybko przyszedłeś. Kurde, nie zdążyłem. Nie zdążyłem się napić kawy. Dobra. Czyli tu mamy z głowy, to jest raczej czysto.
Bum. Oj, na dole ktoś mnie widzi. A nie, to ten. Chodź, coś podejrzewasz. No dobra, chodź. Oj, nie, 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 za dużo was tu idzie nagle. Do mnie. Którego wybrać? No właśnie. O, dobra, super. Przyjdziesz tu, bo usłyszałeś coś. Super, no i w taki prosty sposób to można zrobić. Boom. Elo. To nie było zbyt trudne. No i wszystkie mamy misje do... legendy sztyletu? Chyba legenda, nie wiem jak to nawet nazwać. To są chyba legendy sztyletu. Tak, legenda sztyletu, po prostu. Okej. Dobra, i w takim razie tym jakże cudownym akcentem zabójstw w obozie orków żegnam się z wami. Może podejdę do światła lepszego. O, super to wyglądasz teraz, no. No, to w takim razie tym pozytywnym akcentem żegnam się z wami ja, Talion. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania filmu. Jeśli tego nie zrobicie, to podzielicie los tych orków, którzy tutaj są. No i co? No i dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w przyszłym tygodniu. Hej!